Proces rozpoczął się o godzinie 11. Jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia Okulicki, broniący się sam, bez pomocy adwokata, zaskoczył wszystkich obecnych, zwracając się do sądu z prośbą o sprowadzenie dodatkowych świadków, którzy mieli opowiedzieć o działaniach Armii Krajowej i o starciach zbrojnych z Armią Czerwoną. Wyraźnie zaskoczony przewodniczący stwierdził, że prośba Okulickiego będzie mogła być rozpatrzona w toku przewodu sądowego. Interesujące światło na wierność tzw. stenogramu wydanego przez władze radzieckie rzuca fakt, że według sprawozdania brytyjskiego obserwatora obecnego na procesie, Bolsovera, w tym momencie Okulicki prosił też o sprowadzenie niewymienionego przez niego z nazwiska oficera brytyjskiej misji wojskowej, prawdopodobnie pułkownika Hudsona. Ta prośba została całkowicie pominięta w protokole radzieckim. Następnie przystąpiono do odczytania aktu oskarżenia. Składał się on z 5 rozdziałów, między innymi plan przygotowania wystąpienia wojennego w bloku z Niemcami przeciwko ZSRR. Z lektury aktu oskarżenia wynikało, że główną postacią toczącego się procesu będzie generał Leopold Okulicki. Tylko on był oskarżony o popełnienie wszystkich wymienionych tu czynów. Natychmiast po orzeczeniu Wojskowego Sądu Rejonowego mecenas Buszkowski przesłał do prezydenta Bieruta prośbę o ułaskawienie, w której podkreślił działalność w okresie okupacji i zasługi oświęcimskie swojego klienta. Bierut pozostał jednak obojętny na argumenty adwokata. Tak samo potraktował dramatyczny list żony Witolda, błagającej o darowanie życia człowiekowi, którego błędem było to, że kochał Polskę i ta miłość przesłaniała wszystkie inne. Pilecki zwrócił się do pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witold napisał pełen godności list, w którym przedstawił swoją obywatelską i żołnierską drogę życiową. Działalność antykomunistyczną bagatelizował, bo nie mógł inaczej. Ale skierowane do Bieruta 7 maja pismo było właściwie żołnierskim raportem z wypełnienia obowiązków wobec ojczyzny. Prezydent RP decyzjami swymi z dnia 20 maja 1948 roku nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do skazanego Pileckiego Witolda, syna Juliana. 22 maja zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego, pułkownik Stanisław Majewski, powiadomił szefa Wojskowego Sądu Rejonowego o decyzji Bieruta i polecił niezwłoczne wykonanie kary śmierci.